Cześć, witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Jesień to taka pora roku, kiedy przychodzi czas na refleksję i oglądanie zdjęć w zaciszu domowym. Dlatego dziś pokażemy Wam nasze sposoby na ich utrwalanie. Zobaczcie, jak odkrywamy wspomnienia na nowo. Dziś pokażę Wam gadżet, który nie dość, że będzie fajnie wyglądał, to do tego będzie jeszcze użyteczny. Na początku wycinam z pleksiglasu kwadraty o rozmiarze 9x9 cm. Teraz wydrukowane na papierze transferowym zdjęcia wycinam, po czym przykładam je do płytek i przeprasowuję. Na koniec delikatnie odrywam papier i gotowe. Jak widzicie, takie fotki super się prezentują, a do tego mogą pełnić rolę ozdobnych podkładek. Zapewne znacie małe książeczki dla dzieci, dzięki którym uczą się rozpoznawać na przykład zwierzęta. Przyznam szczerze, że zainspirowałem się tą formą nauki i postanowiłem stworzyć coś podobnego. Dziś pokażę Wam, jak zrobić rodzinnik, dzięki któremu nasze dzieci będą poznawały swoich najbliższych. Zobaczcie. Na początku wybieram fotkę w aplikacji do drukowania i projektowania zdjęć, a następnie dodaję napis i drukuję je. Dzięki temu, że papier jest samoprzylepny, gotowe wydruki sklejam ze sobą. Teraz za pomocą dziurkacza tworzę otwory na lewym boku zdjęć. Pozostało już tylko związać je ozdobną włóczką i gotowe. Dzięki takiej książeczce nasze dzieci poznają swoją rodzinę. Jednak kiedy ja zechcę ją przejrzeć, od razu wrócą wspomnienia chwil, kiedy te zdjęcia zostały wykonane. Wspomnienia są nieodłącznym elementem życia towarzyszącym nam przez cały jego czas. Warto więc odpowiednio wyeksponować te najciekawsze chwile. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Zaczynam od wgrania ulubionego zdjęcia do dowolnego programu graficznego. Następnie tworzę kilka prostokątów różnej wielkości, które odzwierciedlają różne rodzaje ramek do zdjęć. Wystarczy je teraz ułożyć według własnego upodobania, skopiować fragmenty z wewnątrz i wydrukować zdjęcia. Po umieszczeniu ich w ramce zawieszam całość na ścianie zgodnie z wcześniejszym planem. Stworzenie takiego efektu nie jest wcale pracochłonne, a pusta ściana w mig pokryje się ulubionymi wspomnieniami. Spróbujcie sami. Kiedy chcemy na ścianie zawiesić nasze wyjątkowe zdjęcia, to najczęściej po prostu kupujemy ramki. No ale przecież można inaczej. Dlatego pokażę Wam, jak do tego celu wykorzystać coś starego i jak z klasą utrwalić nasze najwspanialsze wspomnienia. Na początku dokładnie oczyszczam moją ramę z brudu i różnych naleciałości. Następnie po usunięciu pyłu maluję całość bejcą w wybranym kolorze. W czasie, kiedy drewno schnie, docinam odpowiedni kawałek pleksji i przyklejam go z tyłu okna. Wybieram zdjęcia, które przedstawiają najfajniejsze chwile i drukuję je na papierze fotograficznym. Ponieważ w kolejnych krokach pojawi się klejenie, ułatwiłem sobie sprawę używając specjalnego papieru z warstwą samoprzylepną. Dobrze jednak wiecie, że nie wszystkie zdjęcia mamy zachowane w wersji cyfrowej, ale na szczęście to nie jest żaden problem. Korzystając z urządzenia wielofunkcyjnego, moje stare fotografie mogę w prosty sposób przenieść do świata wirtualnego. Ostatni krok jest już najłatwiejszy. Gotowe fotografie przyklejam na pleksę i moja stylowa rama jest już gotowa. Ten pomysł z pewnością będzie stanowił niesamowitą ozdobę w Waszym domu, no i oczywiście pozwoli na zachowanie fantastycznych wspomnień. Na pewno wiecie, że czasami jest lepiej obdarowywać niż być obdarowywanymi. No ale musicie zaufać mi na słowo, że nic nie sprawia takiej satysfakcji i frajdy jak własnoręcznie wykonany prezent. No i dlatego zaraz pokażę Wam, jak w szybki, prosty i tani sposób zrobić unikatowy prezent, który sprawi mega dużą frajdę. Oglądajcie. Do wykonania mojego pomysłu będę potrzebował kilku kluczy płaskich i jednego francuskiego. Na początku biorę klej dwuskładnikowy i mieszam go według receptury podanej na opakowaniu. Następnie sklejam klucze w ramkę, blokuję ściskami stolarskimi i pozostawiam do wyschnięcia. Gdy całość już wyschnie, doklejam kolejny klucz, który będzie stanowił nóżkę. Teraz drukuję fotografię i wycinam je pod wymiary ramki. Pamiętajcie, aby wybrać takie zdjęcie, które jest pełne rodzinnych wspomnień, tak aby obdarowanemu zakręciła się łezka wokół. Na koniec pozostało wziąć taśmę dwustronną i dokleić zdjęcie do tyłu naszej ramki.
Jak widzicie, szybki wydruk, kilka kluczy i nasz prezent jest już gotowy. Jestem pewien, że w tym przypadku osoba obdarowywana, czyli mój tatuś, będzie przeszczęśliwa. W jednym miejscu i w jednym momencie dostaje przynajmniej dwie rzeczy, które kocha. Mój syn, czyli jego wnuczek Tymon i pasja do majsterkowania. Spróbujcie sami. Jak widzicie, zachowywanie wspomnień może nieść za sobą masę radości i frajdy. Aby jeszcze bardziej zachęcić Was do przechowywania pamiątkowych zdjęć w postaci innej niż pliki na telefonie czy dysku, wspólnie z marką HP przygotowaliśmy dla Was konkurs. Wejdźcie tutaj, podzielcie się najpiękniejszymi wspomnieniami i weźcie razem z nami udział w biciu rekordu Guinnessa na najdłuższą historię zdjęciową. Każde nadesłane zdjęcie wspiera Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Działajcie! Liczymy na Was i do zobaczenia!